Jesteśmy już po kolejnej edycji testowania nowego typu rozwiązania zapewniającego pokonywanie różnic wysokości, czyli pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na chwilę obecną można powiedzieć, że testy wypadają pozytywnie. Odbiór środowiska osób niepełnosprawnych tego typu pochylni także jest pozytywny. Testy polegały na jeżdżeniu po pochylni pod zmiennym kątem, czyli testowaliśmy pochylenia niższe, które przewidują obecnie przepisy krajowe, ale również testowaliśmy możliwość poruszania się po pochyleniach większych, ponadnormatywnych, powyżej granicy obecnie zapisanych w przepisach 10%. Niektóre osoby niepełnosprawne są zainteresowane wynikami oraz możliwością nawet kupienia, gdyż mają na przykład problem z własnym mieszkaniem i szukają sposobu, jak wjechać do tego mieszkania i być może tego typu rozwiązanie by im się przydało. Ta pochylnia przede wszystkim jest krótsza, dzięki temu, że ma większe pochylenie. Jest również zrobiona z elementów lekkich składanych, czyli może być dość szybko zmontowana, podobnie jak rozmontowana. Jest to pochylnia zbudowana z rusztowań, więc pochylnia tymczasowa, którą można łatwo zmontować i demontować w dowolnym miejscu. I najważniejszą innowacją tej pochylni jest zmienny kąt nachylenia, przez co tutaj właśnie testujemy, przy jakim jeszcze nachyleniu możliwie dużym dla niepełnosprawnego jest ta pochylnia nadal komfortowa, jest w stanie wjechać pod górę. Do tej pory pochylnie budowało się na podstawie przepisów, które wyraźnie określały kąt nachylenia pochylni, ale był to dosyć mały kąt, więc wiadomo, pochylnia była dłuższa, zajmowała więcej miejsca w terenie. Tutaj chcemy zmniejszyć wymiar poziomy pochylni przez zwiększenie jej kąta nachylenia. Pochylnia taka może być zastosowana w miejscach, gdzie mamy ograniczony teren i nie ma możliwości zbudowania pochylni zgodnej z obecnymi przepisami. Można też ją zbudować w miejscach, gdzie na przykład powódź albo inny kataklizm zniszczył istniejącą pochylnię. I tą pochylnię można zbudować w ciągu jednego dnia, więc dosyć szybko rozwiązujemy problem. Tutaj we współpracy z Instytutem, Instytut określił, jak ma wyglądać ta pochylnia, jak ma działać. Natomiast myśmy wykonali projekt i użyczyli naszych elementów, żeby zbudować tą pochylnię. No i też postawienie pochylni tutaj, no to też jest nasza zasługa.